Cześć, witam Was po długim czasie w solowym vlogu, w solowej wersji vloga NHL.pl, NHL.pl TV. Nie jestem już do końca pewien, jak to się nazywa, nie ma to większego znaczenia. Słuchajcie, chciałbym dzisiaj wrócić w tym nagraniu do tematu, który już jakiś czas temu jest za nami. Jak pewnie widzicie po barwach, które mi się udało nabyć, byłem na Mistrzostwach Świata Elity w Bratysławie. Udało się dotrzeć do słowackiej stolicy na fazę medalową, czyli na mecze półfinałowe, na spotkanie o trzecie miejsce oraz na mecz kończący imprezę, czyli na wielki finał. To były moje pierwsze mistrzostwa w takiej roli, bo pojechałem tam jako dziennikarz hokejowy, jakkolwiek to by nie brzmiało, no to właśnie w takiej roli tam mi się udało pojechać. To jest zawsze, wiecie, trochę innego rodzaju event, trochę inaczej przeżywana impreza, jeżeli nie jest się kibicem siedzącym normalnie na trybunach, tylko jednak jesteś w tej loży prasowej. Są tego plusy, są tego minusy, bo w jakimś stopniu jest się bliżej tej imprezy, można ją poznać od podszewki, od kuluarów, troszeczkę z innej strony po prostu z tym się zapoznać, no ale są też oczywiste minusy, bo nie wiem, nie można posiedzieć w piątek czy w sobotę do 5 rano na mieście i kosztować lokalnego piwa albo jakichś lokalnych przysmaków, tylko raczej cały dzień siedzi się na hali od 11 do 11. Więc jest to po prostu trochę inne przeżywanie tego widowiska. Ale słuchajcie, dobra, nad tym się nie chcę rozwodzić za bardzo, bo to w sumie nic ciekawego. Moje nastawienie do imprezy pod tytułem Mistrzostwa Świata w hokeju jest Wam pewnie znane. Nie jestem wielkim fanem tej imprezy. Uważam, że międzynarodowy grafik hokeja na lodzie jest jedną wielką porażką, bo nigdy nie oglądamy czegoś takiego jak turniej najlepsi kontra najlepsi. Igrzyska olimpijskie doskonale wiecie, jak w tej chwili wyglądają. Na razie bez zawodników NHL odbyła się ta ostatnia edycja. Puchar Świata odbył się raz, teraz go w 2020 roku już wiemy, że go nie będzie. Mistrzostwa Świata odbywają się co roku, co uważam, że też nie najlepiej wpływa na rangę tych zawodów. Powinna być to impreza organizowana rzadziej. Też docierają na tę imprezę dość losowi zawodnicy, tak? Bo z NHL przyjeżdżają tylko ci gracze, którzy odpadli już z fazy pucharu, z fazy playoff Pucharu Stanleya. To dlatego uważam, że czegoś brakuje tej imprezie. Natomiast teraz, kiedy poznałem ją z bliska, z trochę innej perspektywy, to również moja prywatna perspektywa troszeczkę się na ten temat zmieniła, odmieniła. Uważam, że Międzynarodowa Federacja Hokeja, IHF, zdaje sobie sprawę z pewnych ograniczeń, jakie te Mistrzostwa Świata mają, i uważam, że jest to impreza uszyta, skrojona na miarę tego, co faktycznie międzynarodowy hokej może w tej chwili zaproponować. Wszystko, jeżeli chodzi o organizację, o logistykę, jest zorganizowane naprawdę mega profesjonalnie. Naprawdę wszystko tak od linijeczki jest narysowane. Poprzez właśnie całą logistykę, poprzez to zaplecze medialne, poprzez zaplecze sponsorskie. No po prostu organizacyjnie to jest top topów, absolutny. Nie mogę tutaj niczego zarzucić. Nie ma jakichś wielkich fajerwerków, bo to musimy sobie też jasno powiedzieć, ale naprawdę jest to wszystko zorganizowane tak w miarę możliwości. I tak uważam, że to powinno być, bo my to znamy chyba najlepiej z Polski, prawda? Organizujemy jakąś imprezę rangi międzynarodowej, no to nie wiem, o mecz siatkarzy to trzeba od razu wywalić na Stadionie Narodowym, musi być pompa, musi być 60 tysięcy ludzi, musi być wydane mnóstwo pieniędzy na tę organizację. Czy to się później nam zwróci, czy nie, a już jest kwestia drugorzędna i wiecie, że różnie z tym bywa. Tutaj nie, tu na Słowacji i pod egidą IHF jest to wszystko zrobione mega profesjonalnie, mega spokojnie i to na pewno duży plus za tę stronę. To na pewno mi się bardzo podoba. Ta atmosfera jest bardzo fajna, bo przyjeżdżają kibice z wszystkich europejskich krajów, które biorą udział w tej imprezie. Akurat no, z nimi się nie spotkamy, chociaż właściwie
też trochę się spotkałem, bo było na fazie medalowej dość sporo kibiców ze Szwecji, byli kibice ze Szwajcarii. Oczywiście liczyli, że ich kadra dotrze do tego etapu, było naturalnie inaczej. Ale też oczywiście ogromna fińska reprezentacja na trybunach, mnóstwo kibiców z Rosji pojawiło się na imprezie, oczywiście kibice czescy, chociaż tych to chyba powinno być, nawiasem mówiąc, trochę więcej, bo przecież to Bratysławy to mają rzut beretem. Kibiców słowackich miejscowych też oczywiście całkiem sporo, widać, że jakby temu kibicowi europejskiemu zupełnie nie wadzi fakt, że nie grają tutaj ci wszyscy najlepsi zawodnicy świata. Mi to oczywiście trochę wadzi, jak wiecie, jesteśmy portalem z NHL w nazwie, który głównie się tym zajmuje. No i patrzymy na ten hokejowy światek przez taki pryzmat, przez okulary NHL, więc no jest to oczywiście duży minus, że ci wszyscy gracze nie biorą tu udziału. Poza tym no, cały hokejowy świat zdaje sobie sprawę, że ta NHL jest wisienką na torcie. Wszyscy chcą w niej grać, wszyscy chcą próbować w niej swoich sił, wszyscy o niej mówią, wszyscy się do niej odnoszą. No to skoro nie ma tutaj wielu graczy z tejże ligi, no to nie możemy mówić o jakimś pełnoprawnym, fantastycznym turnieju. Ale jak powiedziałem, to na miarę tych możliwości, na miarę okoliczności jest to świetnie przygotowana impreza. Atmosfera super, dobór miejsc. Uważam też, że IIHF robi świetną robotę. I to trochę na łatwiznę, można powiedzieć. Z drugiej strony naprawdę umiejętnie szachują tymi krajami, które imprezę organizują. W tym roku była to Słowacja, a były to Koszyce i była to Bratysława. Za rok z mistrzostwami udajemy się do Szwajcarii. To będzie impreza zrobiona w Zurychu i w Lozannie. O tam to będzie na pewno mega drogo, więc raczej nikomu nie polecam. Później impreza przenosi się na współdzielony turniej między Rygę a Mińsk. W 2022 roku jesteśmy w Finlandii. To będzie impreza, którą zorganizują Helsinki i Tampere. W 2023, to już to niedawno, wszystkie te miejsca i te daty zostały ogłoszone przez IIHF na majowym kongresie. To będzie turniej w 2023 roku w Sankt Petersburgu, w obecnej hali drużyny SKA oraz w nowym, pięknym obiekcie, który powstaje też w tym samym mieście. To będzie największa hokejowa hala na świecie, bo będzie mieściła przeszło 23 tysiące ludzi, także to będzie prawdziwy hokejowy gigant. W 2024 roku impreza zostanie zorganizowana, no właśnie, teraz nie pamiętam gdzie, chyba to będzie Szwecja, jeśli nie myli mnie pamięć. Tak, to będzie Szwecja. I w 2025 roku impreza odbędzie się w Czechach. I tak na ten moment ten grafik wygląda. Więc fajnie, fajnie sobie dobierają, bo wracają regularnie w IIHF-ie do tych krajów, które w Europie hokej cenią. Czasami pojawi się ktoś z takich, powiedzmy, maluczkich, bo niedawno mieliśmy te mistrzostwa łączone między Francją a Niemcy. Tutaj za chwilę mamy wycieczkę na Łotwę i na Białoruś, więc była Dania przecież też niedawno, tak? Dość tak umiejętnie rotują, dobierają te kraje organizacyjne w IIHF-ie, za to na pewno duże brawa im się należą. Oczywiście, jeżeli wciąż zostajemy przy tym założeniu, że ta impreza ma pewne ograniczenia, to pod tym kątem wszystko jest super zrobione. No i tak, ta atmosferka super, bo kibice z wielu krajów, fajnie to się wszystko dzieje. Myślę sobie, że największą karą i największym problemem dla mistrzostw świata organizowanych tutaj w Europie byłaby sytuacja, gdyby w finale, albo w ogóle w tej fazie medalowej, znaleźli się i Kanadyjczycy, i Amerykanie, bo to byłby killer prawdziwy dla tej imprezy. Najlepiej by było, gdyby w ogóle te nacje z Ameryki Północnej odpadały jak najszybciej, jeszcze w ćwierćfinałach, albo jakby nie wyszły z grupy, to w ogóle byłoby super. Gdyby to była sprawa wewnątrzeuropejska, to od tych kibiców ta atmosfera byłaby mega gorąca do samego końca. No, w tym roku oczywiście wiemy, było inaczej. Kanada doszła do samego finału, tam minimalnie przegrali z Finami, ale o tej kwestii sportowej to będzie krótko i będzie na samym końcu. Jedna rzecz, która mi się organizacyjnie trochę nie podoba, to jest takie poczucie atmosfery korporacyjnej. To znaczy, hala w Bratysławie mieści około 11 tysięcy, nawet ponad 11 tysięcy miejsc.
Oficjalna publika na tych meczach nieco przekraczała 9 tysięcy widzów, bo aż ponad 2 tysiące miejsc zajmowali ludzie, którzy dysponowali takim czymś, czyli to są jakieś różne akredytacje, różne pozwolenia, media, ale też ta rodzina IHF-u, która bierze udział w tych meczach, to jest jakiś kosmos. Sponsorzy, delegaci, przedstawiciele, rany, jest tego całe mnóstwo. Oczywiście na wszystkich imprezach sportowych tak się dzieje, prawda? Tylko że jak na piłkarskim stadionie, który ma 60 tysięcy ludzi i tutaj gości UEFA czy FIFA jest, nie wiem, 4 tysiące czy 5, to się trochę rozmywa. Tutaj jest 11 tysięcy i ponad 2 tysiące jest ludzi, którzy biegają w tych smyczach z kody. To jest trochę dziwnie. Chociaż z tą UEFA to akurat też się mylę, bo przecież teraz głośna sprawa a propos tam finałów Ligi Europy czy Ligi Mistrzów, że tych biletów dla fanów tam Arsenalu, Chelsea, Tottenhamu, Liverpoolu było bardzo mało, bo mnóstwo właśnie tych korporacyjnych widzów się pojawia. No ale dobra, to już jest nieistotne. Bardzo mnie to takie raziło, rzucało się w oczy, może nie raziło, ale właśnie bardziej rzucało się w oczy, że było bardzo dużo ludzi, którzy w tych smyczkach popylali, gdzieś pochali. Trochę te proporcje, miałem wrażenie, były zaburzone, ale i tak impreza wyprzedana praktycznie w komplecie. Ta faza ćwierćfinałowa, półfinałowa i już finałowa to były komplety ciągłe, mimo bardzo wysokich cen. To też gdzieś tam mnie zaskoczyło, bo jeżeli bilety na półfinał kształtowały się ceny w okolicach 200 euro, a na finał to już nawet powyżej 300, to widzicie, jaką kurą znoszącą złote jaja są Mistrzostwa Świata dla Międzynarodowej Federacji Hokejowej. Coś jeszcze chciałem powiedzieć a propos właśnie tej organizacji. No właśnie, bo to jest taka kura, która znosi złote jaja, zawsze nawołuje gdzieś idealistycznie do tego, żeby zrobić jakiś, nie wiem, okrągły hokejowy stół, usiąść, porozmawiać, inaczej zbudować ten międzynarodowy kalendarz rozgrywek. Nie, to się na pewno nie wydarzy. To, jak te mistrzostwa tutaj są organizowane, to nie widzę po prostu możliwości, żeby IIHF, do tego Międzynarodowy Komitet Olimpijski i NHL dogadali się co do jakiegoś wspólnego planu, kalendarza rozgrywek międzynarodowych. IIHF jest zadowolona z tego swojego turnieju, który co roku organizuje i z tym trzeba się pogodzić i tak będzie dalej. No a co do igrzysk, co do imprez robionych przez NHL, no to pewnie zobaczymy, ale takie myśli, które mi tutaj chodzą po głowie, to na pewno możemy włożyć między bajki, że będzie przepięknie i normalnie, bo nie będzie. Teraz tak, kwestia sportowa. Nie chcę nam się specjalnie rozwodzić nad tym, że wygrali Finowie, przegrali Kanadyjczycy, a wielka klęska Rosji, co się spotkało z bardzo radosnym odbiorem wszędzie, bo i tutaj u nas w kraju, i na Słowacji, i w ogóle wszędzie w mediach. Trochę dziwi mnie takie podejście, bo jestem osobą, kibicem, obserwatorem hokeja, który jednak ceni sobie jakość, ceni sobie umiejętności, ceni sobie widowiskowość, a jednak taki hokej zapewniają Rosjanie. Więc myślę, że ich porażka, no dobra, z jakichś tam względów, nie wiem, polityczno-historycznych, to pewnie wiele osób cieszy. Ja tam raczej do tego się nie odnoszę, nie odwołuję. Tak sportowo to po prostu było mi szkoda, że Rosjanie nie zagrali w finale z Kanadą, bo myślę, że to byłby mega mecz, jeżeli chodzi o poziom. Oczywiście niczego nie odbieram Finom, zrobili fantastyczną robotę, wygrali mistrzostwo, natomiast ważne rzeczy przekazywał na swoich konferencjach trener Finów Jukka Jalonen. On mówił tam o tym, że zdaje sobie doskonale sprawę z tego, jak ograniczoną drużynę przywiózł na ten turniej, ile ta drużyna musiała włożyć pracy, jak perfekcyjnie musiała pracować jako zespół, jako defensywa, żeby taki wynik osiągnąć. On doskonale sobie zdawał też sprawę z tego, że to nie jest dobry widowiskowy hokej, który oni prezentują, że to jest hokej taki reaktywny, nie wiem właściwie jak to się mówi, w każdym razie odnoszący się do tego, co robi przeciwnik, starający się utrudnić rywalowi grę, niekoniecznie próbowali Finowie robić coś sami w ofensywie, tylko czekali na jakieś błędy rywala, na to, aż straci cierpliwość, aż się sfrustruje i w odpowiednim momencie takiego przeciwnika kontrowali.
Oczywiście na cały taki turniej, taki krótki, taki specyficzny turniej, jakim są Mistrzostwa Świata, kiedy w 17 dni grasz tam, nie wiem, 10 czy 11 meczów, coś takiego może wystarczyć. Spotkałem się z głosami, że no, Finowie pokazali, że różnica między NHL a hokejem w Europie nie jest taka duża, jak wszyscy o tym mówią. Myślę, że to jest absolutnie błędna teza. Właśnie słowa trenera Finów to potwierdzają. Co innego zagrać taki turniej w 2 tygodnie, a co innego prezentować taki hokej przez 3, 6, 8 miesięcy. To jest, uważam, nie do zrobienia i to na dłuższą metę. Taka taktyka i taki styl gry prezentowany przez Finów nie mógłby przynieść powodzenia w NHL. No i tak, myślę, że troszeczkę taka porażka hokeja ofensywnego. Przegrali Rosjanie, przegrali Kanadyjczycy, natomiast czapki z głów przed Finami, że tak wąską i tak przeciętną personalnie kadrą wygrali mistrzostwo. Widzieliście na pewno wszyscy te obrazki, jak kibice w Finlandii na miejscu świętowali, jak cieszyli się z tego sukcesu swoich zawodników. No mega, mega sprawa dla nich, wielkie wydarzenie, także wielkie gratulacje. Ja jeszcze chciałem tylko się odnieść do postaci trenerów, bo dla mnie to było takie bardzo ciekawe. Miałem styczność z nimi wszystkimi, z trenerami tej całej czwórki, która grała w fazie medalowej, z czeskim trenerem Zichą, z fińskim szkoleniowcem Jalonenem, z rosyjsko-niemieckim właściwie, tak, Ilią Worobiowem, szkoleniowcem zbornej, z Alainem Vigneault z reprezentacji Kanady. I powiem wam szczerze, że ta różnica między szkoleniowcami, którzy są tutaj wychowani w tej europejskiej szkole, a tymi trenerami, którzy są tymi już bardziej zachodnimi, bo za takiego biorę trenera Jalonena, bo on jest takim naprawdę nowoczesnym, takim amerykańskim też szkoleniowcem. I tak samo on się odnosił do wszystkiego, do mediów, do ludzi, tak samo jak Alain Vigneault. Jak zdarzyły się, właśnie tu chyba Alain Vigneault zrobił na mnie największe wrażenie, bo Kanada, przegrywając finał, Vigneault i tak przyszedł na konferencję prasową, wyczerpująco odpowiadał na pytania, które otrzymywał od dziennikarzy. Oczywiście było widać, że jest rozczarowany porażką, że nie udało się wygrać złota, ale to nie były jakieś takie odpowiedzi na odpieprz się, tylko naprawdę konkretnie z szacunkiem do wszystkich uczestników się odnosił podczas tej imprezy. Oczywiście widać, że dla Kanady taki turniej to są troszeczkę wakacje, trochę taka lajtowa impreza, niekoniecznie się na to jakoś mega spinają wszyscy tam, ale to nie znaczy, że nie chcą wygrać, bo skoro przyjechali, no to ambitnie walczą o najwyższe cele. Natomiast no, ta różnica była naprawdę niesamowita, bo kiedy na konferencję prasową przyszedł Ilja Worobiow, kiedy Rosjanie przegrali półfinał z Finlandią, to wszyscy próbowali zadać mu jakieś pytania, a odpowiedzi Worobiowa składały się z jakichś monosylab absolutnych, gasił wszystkich po prostu od razu jak peta, nie odpowiadał kompletnie na nic i był no, bardzo nieprzyjemną postacią do obcowania. Tak samo to trener czeski też bardzo przeciętne wrażenie na mnie zrobił, na pewno bardzo ciekawą postacią Jukka Jalonen. Tutaj duży, duży szacunek za osobowość, za to, jaki osiągnął z Finami wynik. I na pewno to jest człowiek, którego chciałbym kiedyś zobaczyć w NHL, tak samo jak trenera Rickarda Grönborga z szwedzkiej reprezentacji. Wiemy, że on teraz przenosi się do Zurychu, będzie trenował tamtejszych Lions, ale myślę, że to jest kwestia czasu, aż właśnie czy Grönborg, czy Jalonen trafią do NHL na ławki trenerskie. Może na początku jako asystenci, a może od razu jako trenerzy główni. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że prędzej czy później się pojawią. A tymczasem, cóż, blisko 20 minut nagrania już wyszło, zatem przestaję was tutaj zanudzać swoimi opowieściami. Na pewno, jeżeli będziecie mieli kiedyś szansę na taką imprezę pojechać, to polecam. Jak słyszeliście w tym wideo, będzie dużo okazji. Europa jest mała, warto się na taką imprezkę przejechać, chociaż na jeden dzień popatrzeć, zobaczyć sobie to z bliska, bo mówię, no jest to wszystko fajnie zrobione, uszyte, skrojone na miarę. Niezły hokej, z bliska można zobaczyć sobie naprawdę fantastyczne postaci światowego hokeja. Dlatego chyba mimo wszystko polecam, mimo mojego pierwotnego nastawienia, to troszeczkę cieplej spoglądam teraz na tę imprezę.
To i tyle. Dziękuję Wam, że dotrwaliście do końca tego długiego nagrania. Jeżeli dotrwaliście, do zobaczenia przy kolejnych okazjach. Trzymajcie się. Do usłyszenia.